Ze mną będzie komentował dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe widowisko. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje. Oby tylko chciało im się chcieć. Za chwilę sędzia Ingvar Tollefsen da znak do rozpoczęcia meczu. Zaczęło się. Rozpoczął Juventus. Pirlo dobrze podaje do partnera. Vidal. O, ładnie to zrobił. No i zagranie w pole karne. Niebezpiecznie, bezpańska piłka. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. João Moutinho. Przy piłce Berbatov. Ładna wymiana. Dobre odebranie piłki bez fałdu. Dobra. Pirlo znowu przy piłce. Chiellini. Vidal. Andrea Pirlo. Llorente. Świetnie zagrał. Ma czas i miejsce. Rzucił w pole karne. Llorente! Piękny strzał z przewrotki. Szkoda, że niecelny. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. João Moutinho. Juli. Ebra. Andrea Pirlo. Ładna akcja, skrzydłem, jest teraz szansa na dośrodkowanie. Ach, szybszy jest od wiatru. Kubi asystę obrońcy, ale obrońca dzisiaj naprawdę ma ciężkie życie. Sędzia pokazuje rzut rożny dla Juventusu. Uderzenie w stronę bramki. Pudło, jak to się stało? To niemożliwe, on przecież zawsze trafia. Hanson. Dimitar Berbatov. Ludovic Julii. Piłka chodzi jak po sznurku. Ludovic Julii. Czy to wykorzysta? Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. A teraz Tevez. Choć wszyscy znają jego umiejętności dryblingu, fantastycznie zawsze radzi sobie w sytuacji 1-1. Niezwykle trudno jest mu odebrać piłkę. Strata i przy piłce rywale. Llorente. Andrea Pirlo. Nieporozumienie i strata piłki. João Moutinho. Strata przy piłce Tevez. Ebra. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Rzeczywiście dobre podanie.
No, ładne zagranie piętą do kolegi. Dobre podanie. Cudownie dograł. Pusta bramka, strzał i... Mamy spalonego. A zatem po pierwszej połowie mamy remis. Koniec pierwszej połowy. Nuda, nuda i jeszcze raz nuda, panie Głuch. Czyli trzy kwadranse. Rzeczywiście masz rację. Limon. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Jest szansa! Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Andrea Pirlo. A teraz przy piłce Tevez. Pirlo. Ładnie dograł. João Moutinho. A teraz Berbatov, Ludovic Julie. Limon. Celnie do partnera. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. João Moutinho. No błąd, strata. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Brawo, ładnie podał. Ależ podanie jest okazja. Nie będzie bramki, jest spalony. Sędzia odpisuje przewinienie. Była ręka. Niedobrze się stało, to duża nieuwaga tego zawodnika. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. No cóż, wybił, ale wprost pod nogi rywala. Podał do partnera. Dobrze dograł. Czy to wykorzysta? Ależ pięknie. Może dzięki tej bramce zmieni nam się to widowisko. Do tej pory nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Andrea Pirlo. Ewa. Andrea Pirlo. I kolejne celne podanie. Wyśmienicie dzisiaj dyryguje grą. Dobry przerzut piłki na skrzydło do Ewry. Ładne dośrodkowanie. No, tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Nie, nie ma gola, słupek! Stadion nie milknie, nawet na chwilę. Widać, że kibice doceniają wysiłek swoich graczy. I to na pewno sprawi, że będą grali jeszcze lepiej. A teraz przy piłce Berbatov. Ludovic Julie. No świetnie są zgrani. To się nazywa kolektyw. Dzisiaj przerwanie ich akcji to spory wyczyn. Przy piłce Tevez. A
Anelka. Przekazał piłkę partnerowi. Strzela! Fantastyczna parada. Tą interwencją udowadnia, że dziś jest nie do pokonania. Brawo! Coraz mniej czasu do końca, przegrywają. Słuszna decyzja trenera, decyduje się na zmianę. Ale ślicznie uderzył. Uderza! Daleko wybijają. Groźnie, ale zdążyli na czas. Koniec meczu. Zwycięstwo 1-0. Trzeba przyznać, że sprawiają ogromną niespodziankę, zwyciężając w tym spotkaniu. Można powiedzieć wręcz o sensacji. Gdyby przed meczem ktoś typował remis, uznano by go za niepoważnego. Tymczasem wyjeżdżają jako zwycięzcy. Mecz komentowali dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dziękujemy bardzo za uwagę.